Witajcie widzowie, dzisiaj skupimy się na Bostiarii. Jakiś czas temu Tibia dała nową funkcję, a mianowicie Bostiariusz. Jest to taki zbiór wszystkich bossów, które występują w Tibii. I tych regularnych, i tych nieregularnych. Bossy dzielą się na trzy kategorie: Bane, Archfoe i Nemesis. Bane to są zwykłe bossy, które można zabijać tak naprawdę codziennie po parę sztuk. Aby wbić maksymalny poziom Mastery i dzięki temu uzyskać 25% loot bonusu do tego bossa. W przypadku bossów Bane trzeba zabić ich 300. Bossy Archfoe to 60 sztuk i Nemesis, gdzie wystarczy zabić tylko 5 sztuk, aby uzyskać poziom Mastery. Dzięki temu uzyskujemy za pierwszy poziom 10 punktów, za drugi wbity 30 punktów, a za ostatni dodatkowe 60 punktów, czyli za każdego bossa możemy zyskać 100 boss pointów. Po co są nam te boss pointy? A po to, aby zwiększyć sobie wraz z rozwojem loot bonus. Jeżeli zaznaczymy sobie bossa na loot bonusie, a dodatkowa jeszcze informacja, jeżeli przekroczymy 1500 punktów, to odblokowuje nam się drugi slot. Codziennie mamy możliwość zrolowania tego bossa za darmo, a potem kolejny los jest już płatny. Ja zawsze biję sobie przeważnie Oberona, Timirę i Druma, ewentualnie teraz Monstera też. A to już wedle uznania wybierzecie co będziecie chcieli. Lot bonus działa tylko na itemy z EQ, więc jak lecą jakieś fajne itemki, które nie są EQ, to ten lot bonus na nie w ogóle nie wpłynie. I codziennie mamy możliwość zabicia bossa zboostowanego. W tym przypadku jest to Irgix the Flimsy. Ja na niego dzisiaj też będę szedł, to są bossy, jeden z trzech bossów na Feaster of Souls questie. Zabicie takiego bossa zwiększa nasz licznik bossa, tak byśmy zabili 3 sztuki. Więc polecam robić sobie tak, że rano się budzi. Rano, czyli po SS-ie, macie zawsze 20 godzin na reset każdego potworka, więc zabijając tak do godziny 13:30 powiedzmy, jesteście w stanie jeszcze przed SS-em, przed 10:00 zabić go po raz kolejny, więc takiego Irgixa możecie wbić w ciągu jednego dnia w ilości 6 sztuk. Myślę, że jest to spoko taktyka i większość osób tak robi, szczególnie jak jest jakiś wartościowy boss, którego lecą rzeczywiście wartościowe itemy. Nie przedłużając, ja zabiorę was w wyprawę po moich bossach, wszystkich solo, których się bije. Wiadomo, na mniejszym poziomie będzie niektóre bossy ciężej ubić, ale ja pokażę wam technikę, jaką ja używam, jaka jest według mnie najlepsza na bicie. No i powiem o odpornościach, które warto mieć na respie. No i będę wypisywał też questy, które potrzeba na konkretnego bossa. Jeżeli jesteśmy już na Darashi, takie cztery bossy występują w questie Ancient Feud. Jakoś tak, zaraz wam powiem. Ancient Feud Quest. Musimy przebiec przez Werelionesy i Werelionesy. No i tam White Lionów parę jest. Wystarczy, że klikamy prawym, przenosi nas. Tutaj będziecie mieli też wszystkie rodzaje obrażeń, które dostaje. Holy i z fizyka, ale już Werelionesy, Holy i Fire'a. Także warto się ubierać na Holy, na ogień. Nie przedłużając, lecimy sobie albo map klikiem tutaj do tego pokoju. Musimy zejść na -2. Mniejsze poziomy mogą mieć w tym momencie problem, żeby się nie bloknąć, dlatego uważajcie, możecie sobie wybijać. Tutaj po przejściu zwykle nic nie ma, żadnego potworka, ewentualnie jakaś tam jedna sztuka czy coś, ale wracając wpadacie w cały res czasami i dużo osób tutaj pada, więc to jest taki newralgiczny punkt. Dobiegamy sobie tutaj do drzwi, klikamy i powiedzmy, że jest tutaj bezpieczna strefa, aczkolwiek nie awkujcie tutaj, bo ktoś was tutaj przypuszuje, stanie w drzwiach i będziecie dostawać. No to trochę trwa, zanim ktoś was ubije, ale teoretycznie jak was tutaj puśnie, no to będziecie dostawać hity. No znam takie przypadki, że ktoś tutaj padł. I mamy tutaj takie cztery przejścia, obojętnie w jakiej kolejności je bijemy, wchodzimy sobie. To pamiętam, one są chyba na SD-ki odporne trochę, więc ja zawsze biję je ze speli, ale one są dość wolne, czy paladyn, czy jakiś właśnie mag, no wiadomo, knight musi to z bliska bić. Bosik jest naprawdę prosty, no to on za parę set potrafi walnąć, ale to jest w okolicach 500, 600 pewnie max. Nie spada tutaj nic szczególnego, oprócz różyczki, która jest potrzebna do oswojenia White Liona. Na bossach zwykle można też sobie rzucać albo energy bomby, albo fire bomby, jak ktoś ma mały level, to sobie może pomóc w ten sposób zwiększyć damage i lurować go po tych bombach. No tutaj raczej jest to zbędne, to nie jest wymagający boss, a zawsze tutaj szybko się wbija cztery bossiki. O, dobre na filmik akurat. Leci tutaj też Magic Plate Armor, bardzo rzadko, no ale jak widzicie, leci. Tutaj na tym Serpent Spawnie fajnie wchodzą SD-ki, także magiczne postacie mogą śmiało używać SD-ków. No i to mam tyle, 4 bosiki pierwsze, cooldown 20 godzin standardowo i wracamy sobie tą samą drogą, nie ma tu żadnych skrótów. Na niektórych bossach istnieją takie jakieś skróty, którymi możemy wyjść szybciej trochę niż wyszliśmy.
Tu wychodzimy, zwykle dostajemy mocnego strzała, więc mniejsze poziomy polecam na utamie wychodzić, bo lepiej straci trochę many na utamie niż level i skille przy padnięciu. Wybiegamy, bardzo przyjemne ognie resp, u Arleonów często jest zajęty przez kogoś, więc te potworki są wybite, wracamy tak samo. Pierwsze 4 bossy za nami. Red Silk Flower, około 80k kosztuje aktualnie na harmonii. A Magic Plate Armor w sumie będzie niewiele droższy, 97k. Więc teoretycznie na filmie spadł mi najlepszy item z tych bossów. Rzadko leci MPA, to nie jest tak, że leci często. Żeby wygrać, trzeba grać. Bardzo przyjemnym bossem jest jeszcze boss na Feyrist, Krasura. To jest boss, który ma najmniejszy cooldown, a mianowicie tylko 2 godziny. Idziemy tutaj przez ten zielony jakby teleport, zieloną bramę. Żeby dalej potem przejść, musimy mieć oczywiście wykonane questy, small emeraldy. Musicie mieć wykonaną misję, aby tędy przejść. W większości miast mamy takie przejścia, dlatego nie tylko z Darashi macie się tam dostać. Klikamy emeraldem, znajdujemy się na Feyrist. No i tutaj musimy iść południową część tej wyspy. Idziemy do tego znacznika, jest tutaj dziura. Wchodzimy do dziury, mamy tutaj Wicked Frazzle i Enflipped Silencery. Są to takie słabsze wersje oryginalnych Frazzli i Silencerów. Też bardzo fajny respik dla, powiedzmy, 200 poziomów, 150. Czasami się tutaj coś maluruje, ale lecą Silencer Klawy, Bochy, inne itemki, które włącznie dają fajny profit. A Krasura jest na minus 2 w tym teleporcie. Akurat nie spadł nam żaden gold token albo silver token i za 2 godziny możemy ją ponownie ubić. Wracamy tą samą drogą. Resp zwykle na nowych serwerach jest mocno oblegany z uwagi na fajne właśnie drop itemków i gold tokenów i silver tokenów. Najlepiej przebiegać tutaj z Dwarven Ringiem, ponieważ wbijają was potworki. I wracając, już nie musimy mieć emeralda. Klikamy tylko prawym, pojawiamy się w tym samym miejscu, wchodzimy w TPK. Jesteśmy z powrotem w mieście. Kolejny pakiet 5 tym razem bossów. Będzie to Edron. Quest to The Curse Spreads Quest. A wejście na niego, na tę lokalizację, znajduje się w hotelu Edron pod ziemiami. I taki mój tour, który zawsze robiłem, ponieważ mam już tutaj bostiarkę wbitą i nie pojawiam się tutaj. Tylko z jednego bossa tak naprawdę leci jeden wartościowy item, a mianowicie Foxtail. To jest item do oswojenia płaszczki. Wchodzimy w TPK. Potworki tutaj też głównie fizyk, nie wymagające jakoś zbytnio. Możemy tutaj na mniejszym poziomie. Nie mają worka, dlatego najlepiej klikajcie sobie od razu tego bossa i będzie wam zbierać itemy z nich. To był jeden boss na tym poziomie. Teraz musimy pobiec w lewy górny róg. Najlepiej mapki, tutaj nie ma aż tak dużo tych potworków, one nie upijają. Nic wam się nie powinno stać. Tutaj może być ewentualnie ich trochę więcej, ale wchodzimy do dziury. Najlepiej sobie wybijajcie, na mniejszym poziomie możecie sobie wybić. Od razu będziecie mieli bestiarkę wbitą w jakimś tam małym stopniu. I dopiero po wybiciu proponuję wchodzić w bossa, żeby się potem nie trapnąć i w głupi sposób nie wywalić. Na tym poziomie są dwa bossy. Jeden właśnie lewy górny róg, drugi prawy dolny róg. Teraz musimy udać się na Green Vale. To jest ta miejscóweczka, którą możemy się również dostać z Edron, ale z innej strony. I na tym poziomie są dwa bossy. Jeden jest tutaj, my pojawiamy się po środku, jeden jest na północ, drugi jest na południe, w zaznaczonych miejscach. Wchodzimy, to właśnie z tego bossa Black Vixena leci Foxtail. No niestety nie zrobimy niespodzianki i nie spadł. Ostatni bossik z tego questa, Misio. Niewymagające to są bossy. Możecie sobie na mniejszych poziomach już powoli wbijać tę bustiarkę. Zawsze tam coś może spaść. Może ten Foxtail spadnie, to wtedy na pewno cieszy was to niezmiernie. Wracamy chyba najwygodniej przez Edron, więc tą samą drogą. No więc tutaj jak widzicie, głównie fizyk. Macie mniejszy poziom. Nie zakładajcie na przykład spellbooka, tylko lepszą tarczę, żeby mniejsze hity w was uderzały. Teraz odwiedzimy Port Hop. Tam będą 3 miejscówki, które sobie biegam. Zaczniemy od najnowszej miejscówki. To jest najnowszy boss, Ahau się zwie. Znajduje się delikatnie pod Grizzly Adamsem. Posąg, dokładnie to miejsce. Tutaj mamy Grizzly Adamsa, trochę poniżej, no jest trochę takie odbarwienie na mapie, łatwo to namierzyć. Jeżeli jesteśmy tutaj już koło tego miejsca, używamy tego klucza, przenosi nas na miejscóweczkę, gdzie występują nowe potwory i też ten boss.
tutaj przebiec na północ. Raczej małe zagęszczenie tych potworów jest, także na... Nie powinniście się tutaj nigdzie bloknąć, można spokojnie na map kliku biec. Tego one biją? Chyba głównie fizyk. Jak widzicie, nie ma tej tragedii. Nawet jakby was bloknęło coś. 150 hity, 180, 89, 87. Raczej w grupkę występują, widzicie, o tutaj jest powiedzmy, że więcej, ale na mniejszym levelu można sobie wybijać to też w teleport. Tutaj w tym queście chodzi o to, że z każdym ubiciem jakby jednej fali, a jedna fala to jest po prostu jedno całe życie tego Ahała, po ubiciu tego Ahała wybucha cały ekran i ta lawa się zwiększa po obu stronach, będzie się powiększał, w sumie pomniejszał się będzie teren. Nie będę sprawdzał, czy jak się stoi na tych SQM-ach, to się pada, najlepiej bijcie ją na środku. Tyk i pojawia się kolejna lawa, przez to ogranicza nam trochę pole, żeby na nią wejść, ale pamiętajcie. Nie, to chyba w takim razie nie zabiłoby nas, jakbyśmy stali. Dobra, zrobię test dla widza. Bije ją, jak będę stał tutaj. Padnę, to będzie mieli content. Można stawać. Ale już jak się ruszycie, to zabierze wam życie. No i to jest już ostatnia fala. Parę pasków tego zdrowia trzeba zbić, zanim go finalnie ubijemy. Taki trochę mocniejszy bosik. Dobra, a tutaj wychodzimy sobie tą stroną i nie biegniemy. To jest akurat fajnie zrobione. Nie biegniemy sobie dookoła, tylko wchodzimy na tą czaszkę. Wywala nas na sam początek i już wychodzimy tym samym na powierzchnię. W miarę niedaleko jest kolejna miejscówka, Pałac Azur. Tutaj potrzebujemy questa Within the Tides Quest. W tym questie mamy też bossa Kusume i Timire, a nimi zajmę się trochę później. Na Azurach pamiętajcie, czy to zwykłych Azurach, czy potem na dole True Azurach, trochę mocniejszych, zawsze używamy Dwarven Ringa. Jak one bez Dwarven Ringa padniecie na mniejszym poziomie, to może być problem. Żeby tutaj bić te bossy, trzeba ubić parę potworków, takich jakichś wymyślnych pod questa, czyli ala Greater Energy Elemental w tym przypadku, zabijamy te dwie sztuki. Potem schodzimy na dół, tutaj się restują takie ala Hydry, Cave Hydry. Temu musimy je ubić, żeby to zrobił nam się dostęp za każdym razem. Na codziennie musimy je ubijać, jeżeli wchodzimy na te bossy. Ale to już jak się raz je ubije, to wpadnie nam w taki... czy tam parę razy wpadniecie w taki rytm. Tu wchodzimy, tu są takie ala licze, ubijamy też je. Widzicie, teraz na przykład nie mogę wejść, bo muszę zabić Frost Dragona i Energy Elementale. Ale Frost Dragon to jest tutaj, SD-ki działają, na dwa SD-ki siad. Wchodzimy na bosika. Energia działa, na tego ogień działa, SD-ki działają. Wszystkie te bossy znikają, więc czasami musicie użyć jakiejś runki obszarowej albo czaru, żeby pokazał się ten bosik na nowo. Widzicie, już tamte bossy się zrespiły, znaczy te mini potworki, które trzeba zabić. Po zabiciu tego pierwszego bossa musimy lecieć na górę po schodach, dwa poziomy do góry. Tutaj mam jeszcze dwa elementale do zabicia, ale to za chwilkę. Jeszcze tutaj są destroyery. Najlepiej chyba ze zdeków nie zabijać. Tutaj energia w ogóle nie wchodzi, ogień troszeczkę. Jeżeli jesteście postacią magiczną, to jak najbardziej zdeki tu się najbardziej zdadzą. Wchodzimy jeszcze poziom na górę. Wchodzimy na Fire Elementale. Tak samo SD-ki robią robotę tutaj. I to już ostatnie były potworki, z którymi musimy się zmierzyć, aby uzyskać dostęp na bossy. Dwa ostatnie bossy są tutaj, jeden pokój, tutaj drugi pokój. Wchodzimy, pojawiamy się w środku. Energia dobrze działa. Ogień też powiedzmy. SD-ki tutaj nie działają już na tego bossa. Zniknie. I lecimy obok na kolejnego. Ostatniego już. Tutaj też chyba SD-ki nie działały? A nie, tu SD-ki akurat działały. Energia też bardzo fajnie wchodzi. Ogień nie działa. W końcu to ogniowy bosik. Tyle. I wychodzimy tą samą drogą, czyli po prostu zbiegamy na sam dół. I tyle. Kolejny pakiet bossów. To część questa Feaster of Souls. I trzy bossy Flimsy. Tak naprawdę te bossy są takie typowe, aby zaliczyć i nie wracać tam już więcej. Z tymi bossami akurat mam taką ciekawą historię, ponieważ przed wprowadzeniem Bostiari do TB, tych trzech bossów, z każdego w sumie po jednej parze Nightmare Bootsów mi spadło. A po wprowadzeniu Bostiari, i to w jednym miesiącu, trzy pary w jednym miesiącu mi spadły, a po wprowadzeniu Bostiari żadna para mi nie spadła. Mowa tutaj o tych Nightmare Bootsach, te buty są już warte, pokazuje mi 100k. W momencie kiedy ja je dropiłem, jakieś półtora roku temu, to były warte około 3 kaka. Podejrzewam, że wcześniej jeszcze więcej. Aby wejść tutaj na respa, musimy posiadać Burial Shrouda. Zakładamy go na siebie i wtedy pojawiamy się już na miejscu. Najlepiej ubrać się pod Life Draina, czyli Bone Fiddle zwany gitarką.
Na śmierć możemy się ubrać. Tutaj już jednak potworki troszkę biją. Na mniejszych poziomach polecam Nicholas of the Deep. On posiada 50% odporności na Life Draina, a tutaj głównym damage'em to będzie właśnie Life Drain, jak widzicie, i fizyk. Trochę śmierć, trochę energia. Mogę sobie wrzucić ewentualnie Nightmare Bootsy. No i jesteśmy na miejscu. Polecam tutaj używać Firebomb albo Firewally, jak to woli. Ja tam zawsze Firebomby sobie używam. Rozstawiacie sobie taki pasek, leci boss. On jest na SDK odporny, dlatego ze SDK-ów nie ubijecie. Trzeba sobie pomóc zwiększyć damage, biegacie sobie z nim tak lewo, prawo, albo góra, dół, jak to woli. Ja zawsze to w ten sposób biłem. Specjalnie dla was jestem tutaj po raz kolejny, aczkolwiek nie chodzę tutaj już, wbiłem po 60 sztuk tych bossów i już nie wracam tutaj. Akurat jeden z tych bossów jest zboostowany, więc jak ubijemy tego Irgix the Flimsy, to nie będzie 63, tylko 66. Wychodzimy. Tutaj przydatnym też może być Ring of Souls, 10% life draina i 2% fizyki. Kolejny bossik, albo możemy z lewej strony biec, albo z prawej. Tutaj polecam Gebeki. Kolejny boss jest tutaj na górze, ale ja zawsze na mniejszym poziomie polecam sobie tutaj pobiegać na tym terenie, wybić te potworki i dopiero wbiegać w TPK, ewentualnie nawet odlurować, bo tam jest taka ślepa uliczka, może być nieciekawie. Te mniejsze poziomy bardzo muszą tu uważać, bo już wystarczy, że 2-3 potworki was synchronicznie walną i może ktoś na combo paść. Tutaj jeszcze na górze jest parę potworków, dlatego no odważniejsi, większe levele to tu wbiegają. Nie ma z tym problemu, ale ja wam pokazuję taką bezpieczny sposób, jak sobie tutaj pod ten bossa podbiec. Bo tutaj najłatwiej się wywalić, w tym właśnie momencie najciężej. No i tutaj mamy teleport, tak samo możemy użyć sobie firebomb. O, to jest właśnie boss, który jest zboostowany. Energia i ogień, głównie z tego zawsze uderzałem je. Może jak zboostowany, to spadną Nightmare Bootsy. Niestety diament. Padło, jest wart chyba 10k, a nie 15. Delikatnie zbiegamy w dół i mamy już kolejny teleport. Tutaj musimy uważać, bo czasami są zlurowane Fix Lost Soul'e. One potrafią, jeden potrafi za 1000 walnąć spokojnie, więc jak macie parę sztuk obok siebie plus Min Lost Soul'e, to może być naprawdę potężne combo. I ostatni bossik, ta sama technika. Na te bossy akurat nie da się wyjść w teamie, więc musicie je ubić solo. Robienie misji tak samo to wymagane. No niestety nic nie spadło. Wracamy oczywiście ostrożnie, bo te frikisze naprawdę potrafią. Jakbym stanął teraz z nimi wszystkimi, to bym padł. I wychodzimy sobie przez teleport. Tutaj już możemy przez tą główną salę biec. Tu jest sporo tych potworków, dlatego czasami uważajcie na te map kliki, żeby nie biec w jakąś chmarę. Ale jesteście w miarę szybcy, to przebiegniecie. No i dobra, na port hop to byłoby tyle. Tak jak mówiłem, 3 sztuki się wbiły. Teoretycznie lepszy lot, ale w praktyce to różnie bywa. Czasami lepszy lot wam spadnie, jak nie ma lot bonusu i nawet nie macie wrzuconego bossa na slota z waszym bonusem wypracowanym. Teraz zabiorę was na bossika, którego większość tibijczyków zna. Jest to Oberon. Lecimy dywanem na Zao. Przy wykonanych misjach i oddanych dobrych tomach możemy podróżować dywanem i przechodzić przez TPK, nie trzeba biec naokoło. Można też dostać się na Oberona przez Edron, używając wiaderka z kredą. To wam pokażę teraz gdzie. Od drugiej strony tak jakby i to musi być też noc. Dlatego nie kombinując, lecę zawsze przez tutaj te pola. Ubieramy się przebiegając przez falkony, bo będziemy biec przez falkony. Ubieramy się na energię najlepiej, na fizyka. I tam trochę holi chyba bije, więc można sobie założyć lead torcha. Tutaj jest jeszcze jeden taki bossik painowy, czyli 300 sztuk trzeba ich ubić. Jailer, bardzo słaby, na jednego hita zwykle pada. Dodatkowo można sobie rzucić firebombę chyba tutaj albo w prawo trochę. I on wtedy się respiąc trochę dostanie i nabije nam drugą sztukę. Biegniemy sobie przez falkony. Uważajcie, szczególnie tutaj jest ich trochę więcej na tym zakręcie. Przy map kliku czasami może was zblokować. Albo po prostu podejdzie do was parę sztuk i was walnie też na combo, dlatego tutaj to uważajcie. Biegamy sobie w tego teleporta. Tu zwykle nie ma nic, ewentualnie jest jedna, może dwie sztuki, jakie jest zdurowane. Tak zwany orzeł, bo tutaj jest na mapce widoczny taka grafika orła. No i często tutaj ludzie padają, więc też uważajcie jak biegniecie, bo falkony jednak potrafią trochę dziabnąć. Biegamy i jesteśmy już w safe spocie, możemy z niego wejść, wyjść, ale jak już ubijemy bossa i mamy go w cooldownach, to już nie będziemy mieli możliwości wejść w to, będziemy trzeba uciekać stamtąd. Także po zrobieniu bossa wywala was po prostu w to miejsce, no i już wtedy od razu wszystkie bossy, znaczy wszystkie potwory się na was rzucają. Do zrobienia tego Oberona potrzebny
dialog. Oberon za każdym razem będzie odpowiadał nam, będzie krzyczał. Pierwsza wiadomość to zawsze jest The World Will Suffer. Zawsze jest to, więc pierwsza wiadomość, którą odpowiadamy, to właśnie ta. Ja wam dam te wszystkie wiadomości na dole w opisie. Ale jest jeszcze druga opcja, krótsza. Wystarczy mieć tylko dwie odpowiedzi dodane na action bary. Najwygodniej tak jest w sumie. I to też wam dam w spoilerze. Oberon jest na lootbonusie. Może coś z niego poleci. Tutaj polecam używać sobie albo Energy Bomb i tak używamy ich na środku, albo też technika, z którą ludzie używają, mianowicie Energy Wall'e. Wtedy ludzie sobie lurują tego Oberona w ten sposób, pobijając go właśnie ze zdeków lub też ze speli. Ja preferuję jednak bieganie po Energy Bombach. Przy każdym jakby zbiciu paska prawie do końca będzie ładował się znowu do samego końca i przeżywać będzie Falcona, który będzie nam troszkę przeszkadzał. Wiadomo, możemy go ubić, to jest zwykły potworek. Czasami z tych falconów lecą lepsze itemy niż z Oberona, bo z Oberona zawsze spada książka, taka questowa. Raz na jakiś czas spada lepszy item, nawet Falcon Gravesy, które są warte. W moim przypadku, jak mi spadły kiedyś, a miałem takie szczęście, to sprzedałem je za 105 milionów, a były warte nawet i 200 swego czasu. Krzyczy World Will Suffer. Używamy i wtedy dopiero po napisaniu tego tekstu Oberon będzie dostawał obrażenia od nas, bo tak to możemy go uderzać, czego tylko chcecie, i on nie będzie tracił życia. Mniejsze poziomy na pewno muszą uważać, ponieważ Oberon ma dość mocnego takiego pojedynczego strzała. Nie wiem, jaki jest jego max, ale parę tysięcy potrafi walnąć naraz. Takie okrzyki będzie trzeba przeżyć 3 i już po trzecim wypadnie. I miejmy nadzieję, da nam jakiegoś fajnego itemka. Wprowadzenie Bostiariusza mocno zmniejszyło ceny itemów, ponieważ więcej osób chodzi na bossy, przez co jest ich więcej, cena pada. Ale mimo wszystko jest to jeden z bossów tak zwanej świętej czwórcy, którą bije, którego po prostu się opłaca odwiedzać regularnie. Dużo osób go bije na serwerach, jest to jeden z popularniejszych bossów, także jak ktoś ma mniejszy poziom, to spokojnie doklejcie się do jakiejś ekipki. Tutaj, aby wejść na niego, trzeba mieć 250 poziom. Takie są wymagania po prostu levelowe, jeżeli chodzi o questa. I na tym 250 levelu można co prawda spróbować go zabijać, ale solo jest to na pewno czasochłonne i troszkę niebezpieczne. No i niestety standardowy drop to jest taka książka. No i tak samo musimy wrócić sobie przez falcony z zachowaniem odpowiedniej ostrożności, żeby nie przypłacić tego życiem. I tutaj nie musimy biec naokoło, możemy biec tędy i wejść w TPK, wtedy prawie na sam początek. Pojawiamy się z powrotem tutaj. Można sobie znowu zahaczyć tego jailera. No i teraz tak, żeby biec dalej. Zwykle w kolejności takiej bije, że Oberon jest pierwszy, potem bije Druma. Ale żeby nie biec na Druma, jakoś naokoło, bo można polecieć sobie z powrotem tutaj na dół, do dywanu, polecieć na Edron. Jest opcja szybsza, przebiegnięcia przez zamek. No, musicie uważać, czasami może być odlurowanych tych potworki, mogą być nieodlurowane. Zwykle ludzie je zamykają, tak to są tutaj na powierzchni i nam przeszkadzają. Ale w tym przypadku mamy łatwiej. Tutaj czasami ludzie zamykają balkony w pomieszczenie, więc warto wrzucić utamę. Wchodzimy na górę. No i tutaj mogą być nalurowane te potworki, dlatego uważajcie wtedy. No, zwykle to robi się tak, że po prostu otwieramy drzwiczki, wychodzimy i tyle. Przebiegamy tędy i jesteśmy na prawie wyjściu. Ale jeszcze wam chcę pokazać jedną rzecz. Jeżeli tu by było dużo potworów, albo gdzieś tutaj zablokowane, no powiedzmy, że jest ich sporo, często używajcie sobie Magic Wall'i. One wtedy przejdą i biegniecie sobie przez Magic Wall'o. Pyk. Można pobiec tędy też, wejść na górę i wejść w którąś z tych szczelin i spadacie wtedy na dół. Omijacie wtedy trochę tych falconów, jest wygodniej. No i w niektórych momentach łatwiej. No i to jest druga opcja, jesteśmy już na Edron. Musimy użyć takiego wiaderka z kredą. Nigdy nie chodzę, zwykle przebiegam przez zamek, bo jesteśmy już praktycznie przy wejściu na Druma. Wejście na Druma jest tutaj poprzez tą tratwę. Udeczkę małą. Wchodzimy. Tutaj jest jeszcze taki mini bossik, który się nie nabija akurat do bestiarii, ale potrafią z niego spaść itemy, mianowicie Ancient Lion Knight. Damage tutaj jest w większości z chyba śmierci też, tutaj się zawsze ubiera na śmierć. Biorę sobie Summona, to pomaga przy tym Ancientie. Zasada jest taka, że ten Ancient nie może wyjść poza ten teren obozowiska, jeżeli wyjdzie, to nam zniknie. Zawsze fajnie jest stanąć sobie za Magic Wall'ami. Te uzurpery dość mocno biją, dlatego uważajcie. Ja sobie przed każdym Drumem staram się zabić. Zasada teraz tutaj na Drumie jest taka, że respią się takie uzurper komandery, jacyś pomocnicy, uzurper knighty, warlocki i dodatkowo są jeszcze lion archery i lion, ogólnie potworki lion, nam w ogóle nic nie zrobią. To są pomocnicy nasi,
którzy właśnie walczą z uzurpatorami. My, naszym zadaniem, żeby zrespił się drum, jest zabicie trzech komanderów. Są trzy, musimy ich zabić wszystkich. Nie blokujcie się z tymi potworami, one dość mocno biją. Trzeba uważać, jak zabijamy komandera, to znika trochę tych uzurperów. Liony zostają. Lion Warlocki i Lion Archery nam pomagają, obijają. Bardzo mało, ale obijają przeciwników. Po zabiciu trzeciego komandera respi się drum. Dobrą taktyką jest go właśnie zlurować na Kesara i wrzucić mu jeszcze energy bombę, żeby tak szybko się łatwo nie przerzucał. Zwykle trzyma target na Kesara albo na jakiegoś innego potworka, ale jak się przerzuci na nas, musi się uważać, bo potrafi walnąć z łapy bardzo mocno. Już nie jednego takiego 300-400 levela ciągał na hita. Także mniejsze poziomy polecam używać utamy. Bijemy go, a możemy sobie jeszcze zapiąć Demas Oberona, zmieniamy sobie na druma. I na przykład następnego dnia zaczynamy od druma najpierw, a potem dopiero biegniemy na Oberona, jeżeli mamy już bitego go na slocie. W niego dobrze wchodzi energia i musimy, jest jeszcze jedna rzecz. Musimy uważać, żeby te Lion Commandery, jest ich parę sztuk, nie padły. No akurat tutaj boss bonus zadziałał, ale nie za bardzo naszą korzyść, nie ma żadnego złota. Jeżeli padną Lion Commandery, o te wariaty, możemy je obijać też sami ze speli, więc na przykład ktoś wali Wischura albo jakieś inne spele albo runy. Jeżeli ubijemy Commandery wszystkie, to nas wywali z pokoju. Jest szansa, że jeżeli ktoś nie czeka już w kolejce, to ten drum zostanie dobity przez Lion potworki, ale jeżeli ktoś wchodzi od razu, to nam nie zajdzie druma, nie da nam dropa żadnego. Że uważajcie, żeby komandery Liony przeżyły. Najlepiej można sobie też odlurować jakiegoś Lion Commandera gdzieś tam na południe, żeby on był chowany. Ancjencik po drodze i tyle. Tutaj jeszcze takim potworkiem solo do ubicia, jak już jesteśmy na tym miejscu, jest Izelda. Jeżeli mamy zrobionego questa, wchodzimy klikając przez to drzewo. Tutaj z tego co pamiętam, damage był od śmierci i od ziemi. Izyk, poison, chyba tylko poison, bez śmierci. Ogień. No trochę biją. Zwykle nie robię go solo, bo szkoda mi czasu na niego, ale biegamy sobie w te właśnie takie kości, powiedzmy, nic nie trzeba klikać, tylko po prostu na nie wbiegamy. I wtedy nas tutaj, żeby w ogóle zaczął dostawać od nas ten potwór, musimy napisać taką właśnie wiadomość, dlatego warto sobie dodać, dodam wam to w opisie, tekst, który trzeba po prostu napisać. Wchodzimy, musimy właśnie na początku napisać ten tekst, on tam odpowie, leave them be, zdenerwuje się i dopiero zacznie przyjmować od nas ciosy. SD-ki po 300 mi wchodzą, czyli jest mocno odporny na nie, jakieś spele na ogień, na energię też są odporne. On chyba na wszystko jest odporny po części, dlatego zobaczycie, co wam najmocniej wchodzi. Holy pewnie też tam jest ograniczone. Tutaj jeszcze są takie krzaczki, które teoretycznie możemy leczyć uchami, ale te krzaczki muszą przeżyć, żeby nam zajczyło questa. To co pamiętam, a tak to jak chcecie bić daily bossa, tą Izeldę, to nie musicie ich leczyć. I tak wam to zaliczy i tak drop spadnie z niej. Tutaj już jest śmierć, głównie Tera. Maksymalnie 1200 hit, no to nie jest... Raczej zaliczę do takich średnich bossów, nie jest to jakiś ciężki. Przebiegnięcie tutaj powiedzmy, że jest też średnio ciężkie. Na pewno cięższe jest na Oberona. A już końcóweczka. Padł. Wychodzimy sobie tędy, wracamy w ten sam sposób. Karni Sylwany. Znowu klikamy na drzewo, jesteśmy z powrotem. Kolejny nasz punkt podróży to Isavi. Płyniemy statkiem albo dywanem. I mamy tutaj trzy mini bossy, które są jeden w mieście. Bardzo proste. Znaczy bardzo proste. Zaraz zobaczymy, jak one mocno biją. Będzie test. No, szkielet Elite Warrior też mocno uderza, więc musimy uważać. SD-ki działają na nie. Ogień działa. Energia też. Chyba nie jest na nic odporna w 100%. Summon się przydaje tutaj. Aczkolwiek podejrzewam, że padnie, jak jest szkielet Elite Warrior. Raczej na pewno. Tam z dwoma trafi to walność też za ponad 1000. Nie ma worka, więc klikamy na potworka i od razu nam lot bierze. Co 20 godzin możemy ją ubijać. Kolejny bossik jest nie tak bardzo daleko. Musimy przebiec przez Lamasu. Pinksy, krypty. Wchodzimy na dół. Musimy mieć dostęp od dane maski, aby dostać się za te drzwi. Lecimy troszkę w dół. Biegamy przez te krypty. Jesteśmy na Sister Hetai. Tak samo SD-ki dobrze wchodzą, lecimy ze SD-ków. Wychodzimy w ten sam sposób. I teraz sobie będziemy biec na trzeciego, w sumie najcięższego bossa, po prostu najcięższy jest tam dostęp. Trzeba przebiec przez teren ze jaszczurkami po powierzchni na Isavi. Chyba że mamy zrobionego questa, to istnieje skrót, który nas od razu wrzuci, używając
tutaj jest tratwa i od razu nas wrzuci tutaj. Tak to będziemy musieli przebiec po prostu ten teren. Hop, tędy przez góry przejść i tutaj jest wejście do bossa. Teraz pokażę. Albo możemy biec tędy w sumie, a możemy też biec tędy góry. Na ogień. Te potworki będą nadbiły przez ogień. Możemy właśnie iść z tej strony na wysepkę albo pobiec. Tak jak się biegnie na Ulu, tutaj jest Urmalulu. To jest wejście. Płatkę. I biegniemy sobie wtedy z tej strony. Jesteśmy. Ja biegnę akurat od tej góry, od góry. Pokażę wam więcej, z czym musi się zmierzyć. Feral Sfinksy, Adulgoany, Manticory, Yangoany. Tutaj sobie biega w dość dużej ilości. Mocno bije. Uważajcie, potem zaczynają się ogry. Też mocne potworki. Zwłaszcza w większej ekipie występują, to trzeba uważać na mniejszym poziomie. Przebiegamy przez góry. Tu jeszcze parę Sfinksów. Powierzchni się pojawia. I dobiegamy do tego wejścia. Gdybyśmy mieli skrót, to byśmy się pojawili tutaj na tej tratwie. I tutaj swoją drogą jest też PZ. Jak będzie ktoś chciał uciekać, to tutaj ma PZ-a. Teraz tu nie zabije. No ja niestety nie mam dokończonego tego questa. Latam sobie naokoło. Wchodzimy, jesteśmy już na Girtabilu. Girtabilu uderzają z śmierci i z poisona głównie. Tego tutaj trzeba ubierać właśnie EQ pod odporności. Moon Mirror, Rymencik. Biegniemy teraz w prawo i od razu w dół. I cały czas biegniemy w dół, przebiegając przez Girtabilu. Najlepiej się nie bloknąć na nich, bo też mocno bijam. Dobiegamy do teleportu. I jest ostatni, trzeci bossik z tego questa. Jego akurat mi się nigdy nie chciało biegać, mam parę sztuk zabitych. Ale warto też sobie bić 60 sztuk i mieć z głowy. I wracamy w ten sam sposób, do góry. Tutaj możemy się zawsze schować. Tutaj nic się nie respi na tym podwyższeniu. Ale nas interesuje tutaj te schodki. No i wychodzimy. No, wrócę teraz z drugą stroną, żeby pokazać wam, jak można sobie wrócić. Nie wiem, czy to jest bezpieczniejszy sposób. I tak tutaj w prawo, drabinkę. I tak możecie paść. Dość szybki sposób. Kolejnym bossikiem, którego warto bić codziennie, kardetka. Boss nie jest jakiś bardzo wymagający. Bardziej przebiegnięcie na niego czasami sprawia problemy. Zwłaszcza słabszym graczom. Słabszym mam na myśli mniejszym levelom. Wejście na skarlet znajduje się na wschodniej części. Albo jest opcja właśnie biec. My dobiec do tego punktu. I albo biegniemy sobie przez kobry. Tutaj są kobry. Albo możemy obiec bezpiecznie z tej lewej strony. I od dołu wbiec tylko drabinkę. To jest taka wersja dla mniejszych leveli, bezpieczniejsza o wiele. Można też podbiec z tej strony, tutaj tak naprawdę się kobry jeszcze nie respią, dopiero tutaj na początku będą parę sztuk, jest łatwiej wbiec od dołu do schodków. Tutaj zwykle nic nie ma, chyba że ktoś otworzy drzwi i wyluruje te kobry stąd. Wchodzimy przez kliknięcie na ścianę. Możemy ubijać go w 5 osób, ale ja zawsze to robię solo. Zabicie tej skarletki polega na tym, że mamy tutaj takie lustra. Musimy zabić wszystkie te lustra, aby były w jednej kolejności. Klikamy, kiedy jest tutaj skarletka w tym obszarze, klikamy te zbroje na górze i ona się w pewnym momencie zatrzyma. Jeżeli się zatrzyma w tym kwadracie, albo się nawet zatrzyma, jak się nawet zatrzyma na linii, przykładowo gdzieś tu, też ją dosięgnie ten damage. Jeżeli się zatrzyma tutaj, no to niestety poza tym kwadratem, to nic jej nie zada obrażenia. Ludzie też czasami robią w ten sposób, że rzucają tą zbroję na ziemię. Też tak można robić, ale ja już na to nigdy nie tracę czasu. Ona wtedy jakby szybciej się zatrzymuje. Bo tak czasami po kliknięciu zbroi na stojaku od razu staje, uderzacie. Trzeba tak zadać jej damage 4 razy. Najlepiej jest właśnie ją odlurować. Mniejsze poziomy mogą sobie na utamie stać. Pamiętajcie, żeby nie uderzać jej. Jak już się zrespi ta zbroja i ona będzie tutaj w środku, już stała, zamrożona, to musicie być od niej oddaleni o 3 kratki, bo jak was dosięgnie jej damage, to raczej padniecie, bo za parę tysięcy bije, łatwo jest na niej paść. I ostatnia faza. Idziemy, wchodzi sobie, klikamy, staje. Tak, gdzie antyrubi, Crystal Coin, no i albo właśnie przebiegamy tędy.
wziąć kolejną nagrodę do skrzynki, wybiec, albo idziemy właśnie na południe i w lewo, lewą stroną biegniemy bezpieczniejszą drogą. O, tutaj nic nie ma w tej lewej stronie, więc mniejsze poziomy możecie sobie na tą skaretkę chodzić tą lewą stroną, bo nie ma co ryzykować, czasami te kobry gdzieś tam się nagromadzą i was zabiją. Korzystając z okazji, że jest mini event BB Bloodbath, się zrespił, to pokażę wam, w którym miejscu akurat tutaj na dizercie będzie BB zrespiony. Venor, south gate'em, w sumie tym lewym gate'em na dole. Zielonym topekiem wychodzimy i pojawiamy się tutaj. A BB jest w stronę mostu dwarfów, nad pustynią jest jego resp. Taka dodatkowa bostiarka. A może być jeszcze w innych miejscach zrespiony. Widzimy już, jak jest taki zameczek, to warto sobie zawsze te miejsce odwiedzić. Jak zabijemy wszystkie orki stąd, to zrespi się BB. O, potworek prosty, zabity, padło trochę złota z niego, szału nie ma, ale do bustiari się wlicza. Jego trzeba zabić 60 sztuk, więc powolutku można sobie kolekcjonować je. A wrócić możemy przez Tice. Tutaj jeszcze jest Sister of Souls boss Brain, ale jego raczej bije się w parę osób, żeby po prostu było wygodniej. Ja go nie chodzę solo. W każdym z tych topeków mamy bossa Tice'owego, jest ich 6, ale o tym nagram osobny odcinek o taktykach, dlatego subskrybujcie ten kanał. Jeszcze z takich trzech prostych bossów kojarzy mi się quest na Jalahar, gdzie są trzy bossy, idziemy na Billiego, Dana i Freda. Te bossy niestety trzeba zabić w ilości 300, aby zaliczyło nam wszystkie. Jeden jest na minus jedynce, od razu tutaj koło schodów, wchodzimy, o, tu jest Dan. Ostatni jest tutaj. I one się respią dość często, dość szybko znaczy. Parę minut trzeba poczekać, aby się kolejny bossik zrespił. Też można sobie w trakcie expienia tutaj na mutated ratach, humanach, czy tam mutated tigerach kawałek dalej. Można sobie chodzić i zabijać te bossy. Okej, na sam koniec pokażę wam jeszcze dość nowego bossa, a mianowicie Timirę. Ale tutaj muszę się przelogować na swojego drugiego hara. I zaraz wam pokażę jeszcze i wytłumaczę, bo jest to też opłacalny boss, którego warto bić codziennie. Płyniemy, a tak naprawdę lecimy na Marapur. Po zrobionych oczywiście misjach wcześniejszych biegniemy sobie tędy na Timirę. To jest Timira. Bicie tego bossa składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to jest nabieranie najpierw takiej wody błyszczącej i wylewanie jej na konkretny SQM, na konkretną kratkę, zaraz wam pokażę na którą. Drugi etap to jest po prostu klikanie jednej kratki i też trzeba kliknąć ją 5 razy, ponieważ jeżeli bijemy tego bossa solo, to ilość tych zebranych wiader jest mniejsza i wylanych wód tak naprawdę jest mniejsza. Tutaj jest ta woda, podnosimy sobie wiaderko z ziemi i stajemy koło wody. Kiedy woda się zrobi taka błyszcząca, nabieramy ją, wiaderko nabrane i tutaj na to wylewamy. Najlepszą metodą tutaj jest odlurowanie. Jeżeli jesteśmy w miarę szybcy, to uda nam się odlurować wszystkie te nagi. To one się respią cały czas, więc jeżeli będziemy ubijać, o, nie zdążyłem zabrać, ale to nic nie szkodzi, trzeba poczekać, bo jeżeli nabierzemy wodę i to nie będzie błyszczeć, to ta woda nie zadziała, więc tą wodę musimy wylać, poczekać sobie na jeszcze raz zamianę tej wody na błyszczącą. Zamieniona, drugi raz użyty. I teraz możemy odlurować znowu te nagi. Najlepiej jest odlurować. Też jest ograniczony czas, więc mniejsze poziomy mogą mieć problem czasowy, bo ta Timira ma jednak trochę życia. Najlepiej nie omijać tych wiaderek. Robi tak najszybciej. To już chyba ostatni raz. I po użyciu klikamy na to, rozwalamy. Możemy sobie zebrać lota, bo z nich trochę gipeków zawsze leci. I tutaj mamy taką skrzyneczkę. Klikamy. Spada nam nagroda i najlepsze jest to, że może nam też spaść złoty item z tej skrzynki. Mi jeszcze do tej pory nie spadła, zabiłem ich ponad 200, ale bywają takie przypadki, że ludziom spadają te itemy. Tutaj jest taktyka taka, że możemy te nagi, powiedzmy korupt wariory, rok nagi, odlurować do prawej strony, poczekać i po kliknięciu na tamten SQM pojawia nam się koło niku taka jedyneczka. W momencie, kiedy ona zniknie, wtedy możemy znowu podbiec, kliknąć na to. Pamiętajcie, że te potworki biją nawet dość mocno, jak się trapniecie, to może ktoś tam paść. I dodatkowo kliknięcie tego SQM-a na dole powoduje, że zabierze nam paręset życia, paręset punktów życia. Dlatego trzeba ostrożnie tutaj robić to, nie opłaca się ich wybijać. I
też 5 razy tutaj trzeba kliknąć w ten SQM. Jak będzie więcej osób, to trzeba więcej razy to kliknąć, ale u każdego się po prostu zalicza. Cały team jak klika, to też to w miarę szybko idzie. I ogólnie polecam bić tego bossa z kimś, jest szybciej, mniejszy waste. No chyba, że ktoś nie umie tego robić, na przykład padnie i wtedy my musimy za niego klikać to i zwykle wtedy się nie wyrobimy. Niestety, tu znowu cecek spadł. Wchodzimy na bossa, tutaj polecam sobie... O, nie mam akurat energy bomb. Mam nadzieję, że się wyrobię. Te SD-ki wchodzą dość fajnie. Najlepiej się ubrać pod M-level tutaj na mniejszym poziomie też, bo to nie jest aż tak mocny boss. I albo bić z wave'ów, albo bić ze SD-ków. Energy bomby były trochę bardziej efektywne. Tutaj po 17 tylko traci ten bossik. Tu każda minuta jest ważna, każda sekunda. Ona się delikatnie leczy, ale chyba zdąży ją ubić. 4 ceceki spadły, okej. Znaczy nie jest okej, mogłoby zapłacić coś lepszego. I tutaj już występuje kolejny boss, w sumie kończący tę misję. To jest śmieszne, że Timira jest o wiele cięższym bossem niż Kusuma, na którą teraz idę. Kusuma, jak i Timira trzeba zabić 60 razy, żeby bić maksymalny poziom bestiarii. Idziemy przez drzwiczki. Niestety ja tej nie mam dostępu, ale zaraz wam pokażę, jak się ją bije na MS-ie. Dobra, jesteśmy tutaj już pod drzwiami. Karem, który ma dostęp, już zrobiłem do końca. Kusuma też znika. Nie jest to ciężki boss. W końcach tam pewnie Tikaka maksymalnie uderzy. A licza, trochę life licza. A na sam koniec postaram się wskoczyć na wyspę, gdzie się Respiraxias. Najlepiej jakbyście sobie dodali takie hotkeje jak High Port Hop Yes i High Short Cathedron Yes. O, akurat się udało. Po wrzuceniu nas na taką wyspę mamy tutaj teleport, to jest właśnie wyspa z Raxiasem. Ja już mam go wbitego, ale warto wam o tym powiedzieć, bo macie codziennie sobie próbować jakby rozbić się na tej wyspie, ponieważ ta wyspa znajduje się po drodze na Edron. I w momencie, kiedy jesteśmy na port hop, zaznaczamy sobie właśnie, że chcemy skrótem popłynąć na Edron. No i w trakcie tego płynięcia kapitan rozbija się na tej wysepce małej. I tutaj właśnie respi się Raxias. Wchodzimy na niego. Jest to dość prosty bossik. Damage raczej nie powinien was ubić, a sam boss ma ledwo ponad 1000 życia. I najlepsze jest to, że Raxiasa wystarczy zabić 5 razy, żeby mieć full odblokowaną bossiarę i tym samym za tego bossika dostaniemy 100 punktów boss pointów. Tym bossikiem chciałbym zakończyć materiał, żeby nie był za długi. To jest dopiero pierwsza część, jest jeszcze wiele bossów, o których warto powiedzieć. Możecie dać znać w komentarzu, które bossy jeszcze opisać. Zrobię jeszcze taką rundę po bossach z teamem. W 5 osób polatamy sobie na kulty, na grave'y, na goldy. Ale też będą osobne odcinki, dlatego stawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. No i subskrypcję, jeżeli chcecie, aby te materiały następne były wam wyświetlane, albo żebyście łatwiej mieli je do znalezienia, bla bla bla. Do następnego, elo!